Darmowy internet na głównym rynku już działa. Można go odbierać w zasięgu nawet 400 metrów od ratusza. Na wtorkowej konferencji prasowej przedstawiono wszystkie szczegóły techniczne przedsięwzięcia. Podano także wstępne wyniki konkursu ogłoszonego przez Urząd Miejski na nazwę dla Kaliskiej Miejskiej Sieci Internetowej. W połowie listopada informowaliśmy, że na wieży Kaliskiego Ratusza zamontowano sprzęt niezbędny do uruchomienia darmowego internetu miejskiego. Teraz cztery nadajniki i odbiornik rozpoczęły swoją pracę. Pomysł uruchomienia darmowego dostępu do sieci dla mieszkańców zrodził się dawno. Jednak pojawiła się jedna podstawowa przeszkoda – finansowa. Jeżeli byśmy taką usługę chcieli robić, to nie możemy tego robić za pieniądze publiczne. I będziemy szukać rozwiązań, być może takich, które pozwolą nam tę usługę dostarczyć mieszkańcom Kalisza i przyjeżdżającym tu turystom, ale być może bez środków publicznych. I tak pojawiła się firma Netland Computers, inicjator, wykonawca i fundator przedsięwzięcia. Był to dla nas taki dosyć ważny moment, w którym firma przestaje służyć tylko, że tak powiem, do zarabiania pieniędzy, a również może stać się takim narzędziem, żeby upiększyć, czy powiedzmy poprawić naszą rzeczywistość. Minimalna prędkość bezpłatnego internetu dla jednego użytkownika to 512 kilobitów na sekundę. Stopniowo w miarę możliwości będzie zwiększana, podobnie jak jego zasięg. Teraz sięga do 400 metrów od ratusza. Bezpłatny dostęp do internetu będą mieli także mieszkańcy rynku, jednak może być trochę utrudniony. Z budynkami generalnie jest taki problem, że bardzo dużo będzie zależało od tego, jakby to ująć kolokwialnie, co siedzi w murach. Mamy tutaj do czynienia ze starym budownictwem i w tym momencie po prostu może się okazać, że w jednej kawiarni, która na przykład będzie, że tak powiem, dosyć głęboka, czy powiedzmy, że można to wejść, powiedzmy, gdzieś tam głębiej, z zasięgiem może być mały problem, a z kolei oknie, powiedzmy, problemu nie będzie. Przygotowaniom do uruchomienia miejskiego hotspota towarzyszył konkurs na jego nazwę ogłoszony przez Urząd Miejski. Spośród 70 propozycji wiele jest tych nawiązujących do historycznego bursztynu, jak na przykład Ambernet, Amberspot czy Jantarnet. Kaliszanom nie zabrakło jednak weny twórczej z odrobiną humoru. Mieszko III stary, ale jaki szybki. Na przykład. Także mamy tutaj naprawdę z poczuciem humoru internautów. To gdzie było trzęsawisko, teraz masz szybkie internecisko. Z Kalisza w wirtualny świat na 1850 lat. Nad wyborem nazwy dla bezpłatnego miejskiego internetu będzie pracować komisja. Tymczasem Kaliszanie mogą już próbować połączyć się z internetem z komputera bądź z telefonu komórkowego. Wszelkie problemy techniczne i uwagi dotyczące funkcjonowania sieci należy zgłaszać mailowo pod adres internet@netlandcomputers.pl.